Wspomniałaś o tym, że piłkarze próbują ciebie podrywać. No wiadomo, że wszędzie, gdzie pojedziesz, panowie piłkarze będą próbowali cię podrywać. Może zacytujesz jakieś teksty, no bo wyobrażam sobie, że bywa bardzo wesoło. Tak, chociaż ja zawsze mówię i zaznaczam, że jednak podczas meczu gramy, tak? Jeśli rzeczywiście przed meczem ta atmosfera jest aż za luźna i wszyscy żartują, no to zaznaczam to wprost, że panowie, jest mecz, gramy. Tak, no bo jednak nie możemy doprowadzić do sytuacji, kiedy zamiast rzeczywiście rywalizacji mamy jakieś rozmowy na boisku. No i tak naprawdę to samo czynnie znika, dlatego że panowie zaczynają walczyć, pojawiają się, wiadomo, emocje, testosteron, no i oni zapominają już o tym, że na środku jest kobieta, do której coś wcześniej mówili, tylko interesuje ich już tylko piłka, tak? To są setki komentarzy, które się pojawiają pod twoimi zdjęciami, ale też pewnie dostajesz mnóstwo wiadomości prywatnych. Co tam ludzie do ciebie wypisują w tych wiadomościach z całego świata? Bardzo dużo piszą po hiszpańsku. Ja teraz się uczę hiszpańskiego, także rozumiem pół na pół, ale troszkę tak. No właśnie, tak jak mówię, głównie to są wyrazy wsparcia, tak naprawdę trzymane kciuki. Niektórzy mi się oświadczają. A to takie chyba najbardziej zaskakujące wiadomości. Tak, ale też dostaję informacje. Starasz się im odpisywać? Różnie. Czyli odrzucasz te wszystkie oświadczyny, które się pojawiają z całego. To znaczy, no wiadomo, że nie jestem w stanie odpisać na każdą wiadomość. Albo zgodzić się na wszystkie oświadczyny. To też. Ale rzeczywiście, jeśli jest jakaś dłuższa, czy ktoś oczekuje ode mnie odpowiedzi, to staram się odpowiedzieć. Napisała kiedyś do mnie dziewczyna z Chile, która była pod wrażeniem tego, że kobieta, młoda kobieta może sędziować. No i nasza konwersacja trwała na chwilę, napisałam, jak wyglądał kurs, jak wyglądały w ogóle moje pierwsze mecze. Dziewczyna się przekonała i zapisała się na kurs u siebie w Chile. Także takie sytuacje są niesamowite. Czyli już dzisiaj inspirujesz ludzi tak naprawdę. Możesz wpływać na różne wydarzenia na świecie. Myślę, że ta inspiracja jest najlepsza. Raz się zdarzyło, że jeden trener przegiął, wybiegł do ciebie, zaczął cię wyzywać. Ty byłaś mocno zszokowana, że tak się zachował w taki sposób? Tak. Tak naprawdę można powiedzieć, że ja nie byłam w stanie w ogóle jakkolwiek zareagować. Byłam zszokowana, że ktoś jest w stanie tak bardzo mnie wyzywać, rzucać tyle wulgaryzmów w moją stronę, stojąc ode mnie metr. Także tak jakby ta agresja była jeszcze bardziej odczuwalna. No i rzeczywiście byłaś trochę zażenowana jego zachowaniem? Myślę, że byłam po prostu bardzo, bardzo zdziwiona. Byłam zszokowana, tak najpierw to określić. No i tak naprawdę myślę, że to był taki moment przełomowy, tak, bo trzeba, no niestety trzeba to tak powiedzieć, ale to jest przyzwyczajenie. Chociaż ciężko mówić o tym, że do takich sytuacji można się przyzwyczajać. No bo... On został później za to ukarany, tak, za to zachowanie? Tak, przestał trenować w ogóle. Co najlepsze, był trenerem dzieci, trampkarzy. Przestał trenować tę drużynę, dostał też chyba jakąś karę finansową. A to był twój debiut w roli sędziego głównego, tak, czy nie? Tak, tak. O, no to niezły początek miałaś w takim razie. W debiucie od razu taka ostra, brutalna sytuacja. Nie zniechęciło to ciebie trochę do sędziowania? Nie myślałaś sobie? Wręcz przeciwnie. Ja poczułam właśnie wolę walki. Ja lubię takie sytuacje, lubię adrenalinę, lubię wyzwania, bo to jest wyzwanie, jakby na to nie patrzeć, zwłaszcza dla kobiety, która nie wiem, czy jestem tak bardzo wrażliwa. Być może jestem w pewien sposób łagodniejsza, nie umiem aż tak agresywnie zareagować czy odpowiedzieć, ale myślę, że sama moja wrażliwość nie jest aż tak duża.